Dwa lata temu w barwach Dolkanu rozegrał najlepszą rundę w dotychczasowej karierze. Zdobył 12 bramek, a Dolkan był rewelacją rozgrywek. Potem Tataj odszedł do Korony, ale w Ekstraklasie furory nie zrobił. Teraz wraca do Ząbek, by odbudować swoją renomę i pomóc drużynie, której sporo zawdzięcza. Brakowało nam skutecznego egzekutora, takiej typowej dziewiątki na boisku. Maciek ma wszelkie predyspozycje do tego, aby te oczekiwania pokładane w nim spełnić. Myślę, że będzie wzmocnieniem naszego zespołu. Kibice Dolkanu skutecznego Tataja jak za najlepszych lat chcą zobaczyć już w sobotę. Pojutrze piłkarze z Ząbek na własnym stadionie zainaugurują sezon spotkaniem z Ruchem Radzionków.